ruszamy ze światełek. O. I jak skręcisz, od razu do prawej. Od razu do prawej. O, tak jak teraz. Super. O. Przejechaliśmy bardzo dobrze, bo piesi znajdowali się po drugiej stronie części jezdni. Nie musieliśmy ich przepuszczać. Nie byli na naszym torze jazdy. Skręcamy w lewo do osi jezdni, bardzo dobrze, dwukierunkowa i szerokim łukiem, nie ścinamy, szerokim, bardzo fajnie. I rozpędzamy się. Tutaj jedziemy prosto, ale my pamiętajmy, że główna jest z prawej strony, musimy się zatrzymać, popatrzeć jak mamy możliwość. O, jest piesza, bardzo ładnie, zatrzymał się przed linią warunkowego zatrzymania. Ustąpił pierwszeństwa pieszej i dopiero przemieszczamy się dalej. Z przeciwnego kierunku motocyklista pozdrowił Darka. Na skrzyżowaniu chcę skręcić w lewo, proszę bardzo, dużo wcześniej sygnalizuję. Zamiar zmiany kierunku jazdy zjeżdża do osi jezdni, zajmuje właściwą pozycję na drodze i wykonuje lewoskręt. Pokazaliśmy Wam dzisiaj, jak powinniśmy poruszać się na skrzyżowaniach, o ruchu okrężnym, jak zajmować właściwą pozycję na drodze, żebyśmy dla innych uczestników ruchu nasza jazda była czytelna, zrozumiała i nie stwarzała zagrożeń w ruchu lądowym. Do osi, cyk, zjeżdżamy. O, skręcamy sobie ładnie w lewo. Motocykl przepalony, przewietrzony.